I ponownie się widzimy w pokazówce wyścigowej, ponieważ tam już była kolejna podpowiedź, która się pojawiła, więc wiecie. Mamy tutaj tygrysa z małymi tygryskami. Ciekawa sprawa, nie powiem. I mamy domki tubylców. No w sensie wiecie, podwładnych tego papu. I mamy dalej skaczącego tygryska, który sobie tam skacze. Nie, może będzie go widać. Tak, skacze sobie tam. Może sobie po prostu lubi poskakać po trawie. Kto wie? O, mamy berbeluchę. Berbelucha, kurde. Ta berbelucha to jest coś, co ja wymyśliłem, ponieważ Łuka, w sensie jak się używa maski Łuka, to wydaje taki odgłos berbelucha, coś, co jest zabawne dla mnie. I zawsze to będę chyba mówił. Jak tylko będę widział maskę Łuka, to będzie berbelucha. Wow, nie udało ci się, haha, frajer. W sensie frajerka, bo to koka była. Pyk, kurde, nie udało się, szkoda. O nie, rakieta. Ej, proszę nie trąbić, tylko ja mogę trąbić, Crash. Ty sobie nie pozwalaj. Ty sobie nie pozwalaj, bo ty nie możesz, kurde. Więc pal Jumanji. I mamy purę goniącą kogoś tam. No może nie purę, ale siostrzeńca purę, albo brata purę, albo nie wiem. Albo siostrę pury. I czemu mam wrażenie, że ta rakieta właśnie trafiła w drzwi, które odblokowało skrót? Oh man, Koko! Właśnie, hej! Nie pozwalam ci! Nie wygrasz! Nie wygrasz! Tylko ja wygram. Dokładnie tak, udowodniłem to, że ja potrafię wygrywać. 41, nice one! Ciężko się trochę zdobywa te tiery. Nie powiem, że nie. I tutaj jest kolejna wskazówka, którą widzieliśmy. Tylko tak nadmienię, że fajnie byłoby, gdybym zdobył tą czcionkę crashową, wiecie, to gdzie jest napis Demolition Time, bo mi się bardzo ten font podoba. Jeżeli ktoś wie, jak się ten font nazywa, to niech mi da znać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. Swoją drogą fajnie byłoby, gdyby skrócili te ekrany ładowania, bo naprawdę czasami to jest katorga. I tak mi jest cholernie przykro, że nie widać tej mojej kamerki, bo jednak lubię dodawać tą kamerkę do Let's Play. You can get a hang time turbo from jumping. The longer you're in the air, the bigger the turbo you'll get when you land. For big turbos, try to get extra air time by hopping off jumps using the hop button. Ta wskazówka chyba została na swoim miejscu, bo chyba Kłaku i Łukałka mówili to właśnie w momencie, kiedy mieliśmy szóstą trawkę. Ciekaw jestem, co będzie, kiedy będziemy mieli siódmą trawkę. No i mamy prezentację Papu z Pyramid. Ten poziom jest naprawdę bardzo piękny. Zresztą każdy poziom w tej gierce jest piękny, no nie ukrywajmy. I standardowo mamy tutaj myśliwego, który próbował kogoś zestrzelić, ale niestety jest frajerem, ponieważ ma zepsutą strzelbę. Więc robi bardzo słaby research, ponieważ jeżeli on chce iść na polowanie ze zepsutą strzelbą, to naprawdę mu życzę daję mu serdeczne gratulacje i życzę mu powodzenia. Serio. Żeby być takim osłem i debilem, no to naprawdę trzeba być tym kurde gościem, nie? Bo tylko ten gościu potrafi takie rzeczy. To tylko on potrafi zaginać czwartą gęstość w tym wypadku swoją głupotą. I to jest coś, co trochę mi się ogólnie nie podoba w tej... Ogólnie w CTR-ze mi się to nie podoba. Do czego zmierzam? Otóż... Wiecie...
cieszę się, że na przykład trasy bossów są w jakimś stopniu oznaczone, że na przykład, nie wiem, mamy Papus Pyramid, Rose Tubes, nie wiem, Oxide Station. Ale szczerze, doceniam też to, co zrobili twórcy, dając, nie wiem, Dragon Mines czy Hotire Skyway i nie zdradzając, kto tak naprawdę jest, że tak powiem, bossem tych poziomów, bo jednak to trochę wprowadza taką nutkę tajemniczości, że sami sobie możemy teraz, nie wiem, zrobić takie własne śledztwo i dochodzić, kto tak naprawdę może być bossem. A tak to trochę w taki, nie wiem, chamski sposób jest spoilerowane, że hej, to jest trasa, nie wiem, Reapera Rule, to jest trasa Papu Papu i albo się z tym zgadzasz, albo nie wiem, pal gumę, czy coś ten deseń. O nie, muszkieter Pura mnie dogania. Tak być nie może. Tylko samuraj Pingwin. A nie tam jakiś muszkieter. Pseudo muszkieter. I 40 Wumpa Coinsów. Continue. Mamy Purę oraz niebiesko-włosą Koko. Koko, naprawdę, ja rozumiem, że możesz mieć, nie wiem, swoje gorsze dni, ale serio, lepiej ci w blond włosach, a nie w niebieskich. I wszystkie dialogi Aku Aku i Uka Uka się skończyły. Oh man, tego się nie spodziewałem. No dobra. To w sumie zabieramy się za ostatnią trasę, jeżeli chodzi o drugi świat. Czyli za Dingo Canyon. O, i mamy tutaj właśnie ten, stację gaz z, że tak powiem, Crasha Trójki. I mamy oto, proszę państwa, taki bardzo fajny klimacik. Nie wiem, Dingo Canyon mi się kojarzy właśnie z takimi wsiami, przez pryzmat tego, co tutaj występuje dokładnie, bo sama akcja tego poziomu chyba się, powiedzmy, na takiej wsi zaczyna. Znaczy, no może nie wsi, bo to jest kanion, wiadomo, bo nazwa to Dingo Canyon, rzecz jasna, no ale... Nie wiem, mylące są te kaktusy. Że tak powiem, strasznie są mylące. I mamy u góry pociąg Intercity, który przejeżdża przez właśnie Dingo Canyon, więc... Jeśli macie bilety, to możecie wstąpić do Dingo Canyon i pozwiedzać sobie. Tylko uważajcie na tutaj jakieś go-karty, które się ścigają, ponieważ... Nie wiem, jakieś głąby się po prostu ścigają, nie wiadomo o co. Po prostu tak, o, łamią prawo. Zamiast jak cywilizowani ludzie jeździć po czerwonych światłach. Bo tak, bo za granicą, z tego co wiem, to chyba... A nie, czekajcie. Nie, wróć. Za granicą jest coś takiego, ponieważ w Polsce mamy sygnalizację świetlną, co nie? No wszyscy wiemy, że jest coś takiego jak sygnalizacja świetlna. I u nas, gdy wyłączają sygnalizację, przynajmniej u mnie w Gdyni tak jest i chyba w innych miastach też, raczej w całej Polsce, to miga takie żółte światło. W sensie, wiecie, tak, pojawia się żółte i znika, pojawia się i znika. To w ogóle za granicą, z tego co wiem, to miga czerwone światło, a nie żółte. A dokładnie to chyba właśnie w tych... w Anglii i chyba w Wielkiej Brytanii, albo właśnie... no nie wiem gdzie. Jeszcze może. A i zapomniałem ważną ciekawostkę powiedzieć o Tiger Temple. Mianowicie to, że w Tiger Temple... No, w Tiger Temple, kiedy zdobędziemy 30% gry, w sensie naszego save'a, to pojawi się księżyc w oryginalnej grze. Nie wiem, czy pojawił się od razu w Nitro Fieldzie, ale wiem, że w oryginalnej grze się pojawia po zdobyciu 30% księżyc, który tam świeci sobie. Z racji z tego, że mamy już ósmą trofkę, więc nadszedł czas na konfrontację z bossem tej strefy, że tak powiem. A kto to będzie? Chyba już wiecie kto. Papu much tired of watching puny slugs race so slow. Papu wanting action to lay Boo down big and prove Papo is world's best driver. Papu move so fast, you munch tracks. A
Ale to było do przewidzenia, że bossem tej strefy będzie nie kto inny jak Papu Papu, zważywszy na tym, że tutaj jest jego poziom. I właśnie w ten poziom będziemy teraz jechać. Tego chyba nie było, the choice is yours, a przynajmniej sobie nie przypominam, zważywszy na tym, że już nagrywam godzinę, dokładnie godzinę nagrywam, więc myślę, że po Papu Papu zakończymy sobie sesję nagraniową. Tak myślę, że dwa światy na sesję to jest w miarę normalny, że tak powiem, wybór. I taka mi ciekawostka. Pamiętam jak w oryginale było coś takiego, że kiedy przekroczyliśmy, że tak powiem, garaż bossa, to praktycznie była ciemność. No tutaj mamy coś takiego, że zrobili ala taki właśnie warp pod, że jedziemy do przodu i teleportujemy się od razu do poziomu, a nie, że jedziemy w nicość, tak jak to w oryginale było. I czy ja znokautowałem Papu Papu tym, że użyłem nitro? Znaczy, wiem, że jest taka możliwość, ponieważ kiedy użyjecie to nitro, które wam się wylosuje, to macie możliwość, jak jesteście bardzo blisko przeciwnika, to go zgnieść w taki sposób. I chyba właśnie Papu Papu padł ofiarą tego przedsięwzięcia. Oczywiście mamy muchorówki. Nie muchorówki, tylko rasiczki z Crasha jedynki, dwójki. Tak, to są te roślinki, które nas połykają. Nie wiem, czy one się w trójce. Nie, w trójce ich chyba nie było. Nie przypominam sobie. Nie było ich. Były w jedynce i dwójce. W trójce o nich świat zapomniał. Ale się w Team Racing pojawiły. Auć. Jedźmy do przodu, bo Papu Papu zaczyna nas doganiać, a ja tego nie chcę. I swoją drogą zapomniałem włączyć napisów, ponieważ obiecałem sobie, że od Hardan włączę napisy, więc tja. Zwaliłem sprawę. Ale od następnej sesji sobie je włączę. W sensie może nawet i teraz po nagraniu tej sesji włączę sobie te napisy. Czterdzieści łumpa końców. Nice one. Papu not himself today. Maybe Papu not eating a big breakfast. You are fast for being so small. Here's key to health. Oxide much bigger problem for you. Him not as big, but him much more grumpy. Swoją drogą muszę przyznać jedną rzecz. Spoglądając na Papu Papu, zauważyłem, że Papu Papu ma szpary pomiędzy zębami, więc mógłbym tam bezproblemowo wsadzić 5 zł albo jakąkolwiek monetę. A i zapomniałem, zanim skończymy, czas na Rampage Ruins. Kielotowy poziom z tego świata. Byłbym zapomniał. Mam pewną teorię, że te wszystkie poziomy, te fioletowe w sensie poziomy, dzieją się tak naprawdę w tak jakby drugiej części The Lost Ruins przykładowo. W sensie, nie chodzi mi, że wszystkie poziomy są usadowione w The Lost Ruins, ale chodzi mi o to, że każdy z tych światów ma te fioletowe poziomy, gdzie zbieramy kryształy, co nie? I poprzez otoczenie wydaje mi się, że to są tak jakby jakieś inne części tych hubów, które zwiedzamy. Wiecie, że tam wjeżdżamy sobie do jakiegoś warp pada i wjeżdżamy na wyścig do tego portalu albo kiwi, jak to możemy jeszcze nazwać. I mam teorię właśnie taką, że to się dzieje właśnie gdzieś niedaleko hubu, dlatego też nie ma minimapki. A szkoda, że nie dali minimapki tutaj, bo jestem ciekaw, jakby to wszystko się prezentowało. Jeszcze tylko 4 kryształy. Bardzo szanuję muzykę z Rampage Ruins. Tutaj mieliśmy chyba minutę 5, co nie? Jak zaczynaliśmy teraz ten wyścig.
6 sekund do końca i 47 setnych sekundy. Ładny czas, bardzo ładny czas. No, i w taki oto sposób mamy wręczony, że tak powiem, fioletowy CTR. X. I zobaczmy, jak wygląda nasz stan gry. Pojedźmy sobie do save screena, który jest tutaj. Jeszcze w ogóle dwa klucze i 8 trofek i będziemy mieli tak naprawdę side quest ze zbierania trofek i kluczy zaliczone. Dobra, no. 20%! Ładnie. Zapiszę sobie dodatkowo, bo czemu by nie. W ogóle zobaczmy, jak wygląda w pit stopie teraz. 917. No kurde, trochę brakuje do tego Cowboy Fake Crash albo do Komodo Ken. W ogóle kogo wybrać? Ciekaw jestem, czy wybiorę Fake Crash czy Komodo Ken. Oto jest doskonałe pytanie. Na dobrą sprawę mógłbym wybrać Komodo Ken, ponieważ tu bym miał ostatni skin Komodo Joe. No a w przypadku Fake Crasha, to tutaj mi trochę tych skinów brakuje, a tam tylko dwóch na dobrą sprawę, więc... Ciężki wybór. Skleroza, uwierzcie mi, że nie boli, więc w tym momencie, gdzie tu mamy te napisy? Tak, mamy tutaj napisy. A, i możemy sobie zmieniać muzykę. Ale ja oczywiście zostawię przy normalnej muzyce, bo lubię zremake'owany soundtrack. Dobra, to by było na tyle z pierwszej sesji nagraniowej z CTR-a. Mam nadzieję, że wam się sesja podobała i że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać o wszystkim powiadomienia, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i tak dalej. No i cóż. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.